Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No i dotarliśmy do Lyny, gdzie mieści się siedziba gołębnika firmy pana Rainera Pittmana, naszego kolegi. Jesteśmy tutaj już po raz trzeci na dniach otwartych. Dni te się odbywają tutaj jednak już czwarty raz, prawda Kamil? Prawda. Tutaj wprawdzie nowe twarze poznajemy, tutaj koledzy są z Polski po prawej stronie. Złożę. Widzimy klasyczny klan rodzinny, kumoterstwo, nepotyzm. Tutaj Kamil, główny opiekun teraz w hodowli Rainera Pittmana, ściągnął do Polski tutaj do pomocy swoich szwagrów, tak? Praktycznie wszystkich, bracia, wszyscy. Żona tutaj, dziecko jest właśnie, także wszystko jest w porządku. Teraz akurat rano kończymy tutaj przygotowywanie, rozmieszczanie gołębi po prostu po klatkach. Popatrzmy, one wczoraj, kiedy tutaj przyjechaliśmy, już była noc, nie filmowaliśmy tego, bo było ciemno, ale możemy zobaczyć, tutaj jest przygotowane ponad, już się dowiedzieliśmy, około 600 sztuk na sprzedaż. W klatkach jednorazowo teraz jest wystawione chyba około 300 sztuk. Popatrzmy, tutaj zostało wszystko przygotowane. Ceny widzimy, są ceny za pojedynczą sztukę, a też przy okazji zakupu dwóch gołębi możemy sobie kupić to troszeczkę taniej. Takie pakiety ma Rainer przygotowane tutaj dla hodowców, którzy się zdecydują na większą ilość. Też ceny są różne, widzimy tutaj są po 125 euro, które jak się 3 kupi, to można kupić za 300 euro. Gołębie są najróżniejszych ras, które posiada w swojej hodowli Rainer Pittman i są te z Harikana, za chwilę pokażemy. Tutaj akurat są gołębie wywodzące się z Kleinego Dirka, z Prangego 1001-1002. No jest tutaj masę różnych ptaków. Przypomnijmy tylko, mieliśmy tutaj też dużo gołębi, które były z linii Superdomen, były gołębie z Wunder von Brabant, teraz są też takie dwa nowe ptaki, znaczy one nie są nowe, no te Rainera Pittmana są już od kilku lat, to jest Harley 1, Harley 2 i tu widzimy, jest ta linia właśnie gołębi Harley, tutaj spotkaliśmy, tutaj też widzimy księdza Jerzego Kostorza, wspólnie tutaj przyjechaliśmy, tu będziemy, jak się nazywa, asystować w trakcie tych dni otwartych, będziemy sobie to oglądać, oczywiście też na pewno jakieś gołębie sobie nabędziemy. Tu teraz jeszcze ksiądz dokonuje ostatnich przeglądów, coś się rzuciło wokół księdzu, czy nie? No jest też opiekuńczych gołębi. Ja tutaj włożę, czekajcie, ja tu wezmę, podejdę, przejdziemy, ja tę jedną rzecz zajdę, za chwilę do księdza Jerzego podejdę, bo jestem, tu się trzeba przygotować na jedną rzecz. Popatrzmy, tutaj są te gołębie po 500 euro już, ale co ciekawe, tutaj jest taka, o ja wezmę, o mi chodziło o tą kartkę, tą tutaj właśnie, tu są takie specjalne ulotki przygotowane i na to chcemy właśnie zwrócić uwagę, ale popatrzmy, tutaj też są takie gołębie, które są droższe już, one są tutaj z przodu, gdyż w latach poprzednich, kiedy to stoisko było zorganizowane wewnątrz, no zdarzało się, że niektóre gołębie pomimo nieuiszczenia opłaty opuszczały to miejsce. Teraz natomiast tutaj pod okiem jest wszystko i tu mamy te najdroższe gołębie. Tutaj cena jest w sensie za sztukę to jest około 1500 euro, ale są też gołębie, tak jak tu widzimy, inbred Harikana, to są bezcenne, to trzeba negocjować cenę tutaj bezpośrednio z Rainerem na miejscu. Tutaj tam ta cała linia, to są te najdroższe gołębie właśnie tutaj. O nich za chwilkę powiemy, ale teraz przejdziemy już z tą kartką, co mamy, do księdza Jerzego. I on nam tutaj chwilkę, przepraszam, tutaj nam ksiądz Jerzy opowie. No właśnie, idziemy, ksiądz Jerzy jest, ja tą kartkę mam z sobą, proszę bardzo. Chciałem od razu pogratulować, bo my to w Niemczech spotkaliśmy, proszę bardzo, Rainer Pittman taką niespodziankę chyba zrobił tutaj księdzu Jerzemu, czy nie? Jest taka niespodzianka, ale popatrzmy, na czym to polega, zobaczmy. Tutaj mamy gołębia polskiego PL02681747. No i już może oddam księdzu Jerzemu głos i on o tym gołębie nam opowie. No to jest mój najlepszy młody, patrząc na klasyfikację kategorii F, ale nie tylko. Zdobył 5 na 5 konkursów. Miał 3 razy pierwszy konkurs, raz czwarty. No i dał on to z tych trzech lotów koeficjent 0,89. I go wywodzi się z gołębi z obydwu stron Rainera Pittmana. Ojcem tego gołębia jest syn Harleya 2. Tu też w tym gołębiu widzimy oczywiście na dole po stronie matki gołębie Hurikana. Natomiast matką jest gołąb, jest samica, która pochodzi z takiego 1241, a ten 1241 dwa lata miał 23 konkursy na 23 wkładań i był też w regionie najlepszym samcem.
Także nic dodać, nic ująć. Dodać trzeba, bo dodajmy, bo tak, ten gołąb, on ma numer, ta samiczka ma numer 5. I to jest właśnie niejako pokłosie tego naszej ostatniej wizyty, kiedy tu byliśmy rok temu, bo wtedy to była taka seria gołębi młodych od numeru 1 do chyba 31 czy 32, które my te gołębie tutaj przywieźliśmy do Polski. One były u nas wystawione i co ciekawe, ta samiczka była taka chyba słabsza, że została trochę u nas, tak, nie? Zgadza się, ona nie została wylicytowana, bo przychodziła kryzys, to dość długo, a też tak to wyglądało, że ja już pod koniec grudnia sparowałem tego samczyka z jedną samicą, tego syna Harley'a 2, nie było jajek, potem z drugą. No jakoś ciężko to szło, może przez to, że była dosyć długa zima. No i potem znalazłem tę samicę, zobaczyłem, że dobrze wygląda, chociaż jeszcze nie do końca miała lotka zwierzone. Ale jak wrzuciłem tę samicę do boksu temu samcowi, to po plus minus 10 dniach pojawiły się jajka. I z tych jajek wykluł się tylko jeden młody i to jest właśnie ten młody. Normalnie, gdyby to była inna para, to bym już tego gołębia nie przerzucił do gołębnika lotowego, ponieważ to była połowa kwietnia, a postanowiłem w tym roku, że do końca marca ten gołębnik zamykam. Ale jako, że wyszedł i urodziwy młody, i to, że był to pierwszy z tego samca, syna Harley'a 2, dlatego znalazł się w gołębniku. Także czasem temu szczęście. Także tutaj widzimy, i to powiedzmy, to jest 100% Rainer Pittman. Wyhodowany, młody, w Polsce lotujący. I co ciekawe, powiedzmy, ten gołąb jest chyba na aukcję przeznaczony, prawda? Tak. To też warto przypomnijmy, bo 11 listopada. I to będzie gołąb, którego będzie można wylicytować na tej aukcji na rzecz podopiecznych Fundacji Ludzki Gest Kuby Błaszczykowskiego. O, przy okazji gratulujemy, bo wczoraj polska reprezentacja, kiedy tu jechaliśmy, pomimo huraganu, jaki tu panował Oskar, tak on się nazywał bodajże, tam po drodze się drzewa kłaniały, był mecz. I chyba 6-1 polska reprezentacja wygrała, tak? To gratulujemy. Ale powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo ten jeden gołąb, który tutaj latał u księdza Jerzego i takie wyniki zdobył, to nie wszystko, bo tam z przodu, z tego co Kamil mi opowiadał, 3 gołębie na jednym wspólnym gołębniku, chyba Ostzirenen, pierwsze 3 były od Rainera Pittmana, tak? Tak. To sobie o tych gołębiach już tam później powiemy. Czyli nie jeden, że tak powiem, hodowca, nie jedne gołębie potwierdzają klasę tych gołębi. Także tutaj za chwilę się tutaj zagęści, na pewno przyjdą hodowcy, aczkolwiek mamy piątek, jest tutaj godzina jeszcze przed 8 rano, także liczymy, że pojawią się już niedługo pierwsi goście. Także dziękujemy i gratulujemy jeszcze raz sukcesu. No i słuchajmy, no chciałem teraz coś nagrać tutaj z opiekunem głównym hodowli, bo tam widzieliśmy ksiądz Jerzy, tutaj już chodził, te gołębie sobie rozpoznawał. Teraz ma możliwość, że nie ma żadnej konkurencji praktycznie nawet przy patrzeniu. Ale tutaj zobaczmy, mamy osiągnięcia Rainera Pittmana z 2015 roku, z 2016. To są te, o których między innymi mówiłem, o tych trzech gołębiach, które wygrały Ostzirenen, tak? Był pierwszy, drugi, trzeci. To były oryginały tutaj z hodowli Rainera Pittmana, czy po gołębiach? Po oryginałach Rainera Pittmana. To od jakiego hodowców to były, pamiętasz może? Nie, ale to się przygotujesz, za chwilę będziemy rozmawiać. A tutaj u was, jakie gołębie? Bo w zeszłym roku, kiedy pamiętam, te pierwsze właśnie z tych, który się między innymi wywodzi, ta matka tego gołębia, która u księdza Jerzego taki dobry wynik ma, z tych gołębi w tym roku to były te, powtarzały te same, co były w latach poprzednich, czy się nowe jakieś wybijają? Przede wszystkim teraz pokazały się nam z naszej olimpijki, co Mitrzy prezentowała. Ta Olimpia Tojbin Nitra, co jest napisana w rodowodzie. Na brata Kurikana znowu. To chodźmy, pokażmy, bo widziałem chyba, zdaje się mi się, zdawało, że tam właśnie był taki po tym Olimpia Tojbin Nitra, to był syn Harikana chyba razy ta. Gdzie to jest? O, tu masz. Olita, to, o, tu jest, widzimy taki gołąb. Tylko, że wtedy na górze był brat Kurikana. Tak, a tu jest, tu jest syn Super Domena. Dokładnie. To też gołębie, które się wybijają. Tutaj mamy taką samiczkę i zobaczmy, ona na przykład tutaj kosztuje 500 euro, ale jeżeli ktoś kupi dwa, to może kupić za gołębie za 800 euro. Teraz oczywiście wróciliśmy na to sparowanie tej olimpijki na tego brata Kurikana, bo to był jedyny gołąb na 12-12 u nas, najlepszy gołąb w regionie. W okręgu również ich w oddziele, nie? Czy w tym roku też będziecie mieli takie jakieś powdowcach z takimi niskimi numerami na sprzedaż, czy nie? W tym roku nie, niestety niskie numery wziął ktoś inny. Wziął ktoś inny? No to co roku, co 3 lata, co 4 lata dostajemy. Aha, z oddziału tego. Tak. No bo tutaj popatrzmy, tu jeszcze Moritz jest. Gdzie jest Moritz? Nie ma, tu kolega właśnie. Taki młody hodowca, wysoki chodzi, to jest tu hodowca, który też ma numer DV, jak gołębie kupujemy, 0516. Czyli ktoś te niższe numery wziął, ale wy inne jakieś numery też będziecie mieli jeszcze do końca roku młode, które u nas na aukcjach będziemy mieli, tak, czy nie? Tak, to się nazywa 3000, 3001, 3002. A takie przygotowujecie? Tak, specjalnie. W jakim one są teraz stadium rozwoju? Właśnie teraz będą do sedzenia, jakiś tydzień. Aha, czyli dopiero wtedy będą wystawiane. Tutaj mamy te gołębie, tutaj widzę teraz taką strategię, przyjęliście, że te droższe daliście z przodu, żebyście przed oczami mieli, tak? Bo powiedzmy, tutaj w tej sali normalnie urzędował w latach poprzednich kolega Walter, ale już go teraz nie ma.
Ale nie został tak usunięty z hodowli jak gołąb, nie? Nie. Walter chyba już na emeryturę poszedł. Nie dał rady więcej po prostu pracować już ze starości. Także Waltera pozdrawiamy, on ale przychodzi do was niekiedy oglądać gołębie? Nie, bo teraz wyjechał, to jest 300 km stąd. Aha, czyli się nie zajmuje. Gołębiami nie. Tutaj zawsze jego psa też nie mamy, bo tutaj Micy chodził, zawsze miał napisane Nisha Fasen, żeby go nie głaskać, bo nawet potrafił niekiedy ugryźć. Bardzo miło wyglądał, a potrafił haratnąć. No to dobrze, tutaj popatrzmy. I tutaj mamy, zobacz, czekaj, bo tak jest. Pierwsza scenica w regionie. Matka do tego? Superdomena też, syn Superdomena, a matką taki. Patrzę właśnie, bo jest coś ciekawe, wy te macie bardzo małe, tu sobie chodziłem, bo pstre gołębie często ludzi interesują, a mało macie tych pstrych, najczęściej tylko... No ja wiem, że macie, ale bardzo mało, ja tu się doliczyłem dosłownie 10 sztuk może na te 300 klatek, co tu jest, bo 300 klatek gdzieś jest około, tak? Dokładnie. A macie wszystkie gołębie przygotowane około 600, jak mówiłeś. To będzie coś sprzedawać, ale tu mamy 2 dni targowania. To jest chyba dzień mniej niż zawsze było? Nie, coś mam wyjaśnić. Też do 2 dni, do soboty. Do dni, bo to zawsze ta niedziela to jest taka, że... Od której to się gości spodziewacie? Ja myślałem, że od 8 rano już. No, od 8 rano. Ale nie ma jeszcze... Za 10 rano. No właśnie, no, zobaczymy. Dobrze, dziękujemy bardzo. A o tych gołębiach jeszcze, które tam wygrały, to z Irenem proszę się przygotować, bo na pewno coś musimy powiedzieć. To jest tuż przed otwarciem, niejako przed przybyciem gości. Tutaj widzimy jeszcze naszego kolegę hodowcę z Polski, księdza Michała, Mariusza, przepraszam, Janika, przepraszam, Mariusza Janika z Częstochowy. Tutaj, o, słyszymy, deszcz zaczyna padać, ale teraz korzysta z rad, które tutaj ksiądz Mariusz chce kupić coś, czy nie? Oglądamy. Oglądamy, tak? I jakie pokazujesz teraz, Kamil, te gołębie? Synie hurikana bezpośrednio, z okresu pogrzebieństwa, hurikana, siostry hurikana. I tutaj najlepszy samiec był w oddziele, 13-13, i najlepsza samica w regionie. Z jakich to się gołębi tam na dole wywodziło też? Gołębi? Nie. Chris Massenhofen, tak? I znowu Hurrikan i Dryeston. Coś fajnego, jeżeli chodzi o dalszy ten rozpływ. Słyszymy, deszcz nas nie opuszcza, widzimy 8 rano do nas powitał. Niemieckie słońce mamy jeden. Aha, niemieckie słońce. Dobrze. Albo tutaj właśnie 13 pieśni. Tutaj ksiądz Mariusz miał w zeszłym roku też gołębie z tej hodowli, się wpisywane sprawdzały, czy nie? Ksiądz oczywiście z racji obowiązku pewnie mniej lotuje, co? Mniej lotuje, niestety zajęcia mi na większości nie pozwalają, ale przy młodych jakoś staram się walczyć, bo mam... Jakie były sukcesy w tym roku? Były czy nie? W tym roku było gorzej, niestety adeno też mnie dotknęło, co sprawy mi raczej... Chyba raczej księdza gołębia, nie? No właśnie, czyli gołębie, dokładnie, tak. A to znacznie utrudniło lotowanie, ale się jeszcze może nie poddajemy, zobaczymy co będzie. A ty właśnie też postawiłabym po synie hurikana, to był w tym roku najszybszy roczny u nas w oddziele? A w Mazwatii wodzie się teraz najlepszym. I tak jak mówię, pstrych jest malutko, tu mamy takiego ładnego pstrego. To jest, widzę, wnuk Super Harley'a, ojciec i córka Prangę 1002. I to chyba samiczka będzie, Kamil, nie? Tak. To chyba samiczka. To Super Harley 2, Super Harley 2 też... I niedrogi jest nawet taki, bo widzę, jak ktoś 2 gołębie z tego pakietu by zakupił, to ma za cenę 300 euro. Znaczy niedrogi, w sensie tutaj na te warunki, na te standardy. O. Tutaj widzimy, koledzy tam sobie oglądają, macają. Teraz jest akurat jeszcze chwila czasu, bo wtedy, kiedy przyjdą goście, już będzie tutaj troszeczkę gorzej z dostępem do klatek. A już niektóre też na pewno jak znajdą nabywców, bo wygląda procedura w ten sposób, że ten, kto takiego gołębia tutaj znajduje, przychodzi, zrywa niejako ten rodowód z klatki, tam kiedy przyjdzie, ureguluje należność za tego gołębia, otrzyma oryginał tego rodowodu, no i sobie będzie mógł tego ptaka z sobą zabrać. O. O. I mamy jeszcze kolejnego hodowcę z Polski. Tutaj wszystko, ja mówię, tutaj nepotyzm na całego. Teraz tutaj mamy Bogdana Kostorza. Bogdan Kostorz, jak jechaliśmy samochodem, to nam pokazywał swoje nowe gołębniki tutaj. Jakie gołębie jesteś zainteresowany, Bogdan? Zobaczymy. Zobaczymy. A teraz co trzymasz w ręku, powiedz? Z hurikana. Z hurikana, tak? No nieśmiertelny hurikan. To po synie to jest, czy jak to? Czy po z dwóch stron. Pokażmy ten rodowód, co ksiądz Jerzy trzyma? Pokażmy ten rodowód. Po 14, nie? No pokażmy, no nie chcę pokazać. Już sprzedano, no ale chcemy pokazać, co ty kupiłeś właśnie. O, kupił tutaj, tak. Widzimy, poczekaj. Hurrikan i Superdomen, bardzo dobre pochodzenie. Wnuczka Superdomena samiczka i u góry inbred na Hurrikana. To jest ojcem tego gołębia. I w pakiecie kupujesz tylko jednego, czy więcej? No, więcej. Więcej, bo to żeby cenę obniżyć. Tutaj ci doradził ksiądz Jerzy, to będzie chyba samczyk, co? Samczyk. O, bardzo teraz ładny. Sam doradzam, bo się zna, natomiast ja chodzi o pochodzenie najwyżej. Mhm. Ale popatrzmy, on ma nawet taki typ tego nie upierzenia, tylko ten centki, jak ten gołąb, którego właśnie, co był, ten właśnie tutaj, co ten ma koeficjent taki młody, bardzo dobry. Dobrze.
czyli sobie tutaj w dalszym ciągu cały czas oglądamy. No niestety zobaczmy, jak to powiedział Kamil, niemieckie słońce, ale miejmy nadzieję, że przejdzie. O nie, tutaj chmury są jak diabli. Tutaj kolejną halą, którą znamy i oglądaliśmy, to jest hala, gdzie są przygotowywane posiłki. Popatrzmy, tutaj panie przygotowują kanapeczki dla wszystkich, piwo. Tutaj za chwilę, kiedy hodowcy będą przyjeżdżać, będzie sobie można tutaj siąść. Materiały, które tutaj przygotował Rainer Pittman, te dla nich są też przygotowane na stołach. Jeszcze powiedzmy, tutaj zawsze jest też przygotowana taka loteria. No ale zobaczmy tutaj, czym się najlepiej chwali, tym właśnie gołębiem księdza Jerzego. Tutaj mamy te losy, tutaj każdy, kto wypełni los, może sobie wziąć ten los, bierze udział w losowaniu później gołębi. Co godzinę jest takie losowanie organizowane i też można sobie takiego młodego gołębia w jakiś sposób tutaj pozyskać. O, także widzimy, tu panie nam przygotowują te kanapki tutaj plus piwko, jakieś tam do tego ciepła kawa, herbata. To wszystko tutaj jest dla gości przygotowane. Pogoda nam dzisiaj wprawdzie nie dopisuje, ale dopisali za to hodowcy, którzy tu przyszli na dni otwarte do Rainera Pittmana. Widzimy, pomału się zapełnia ta hala. Wprawdzie jest jeszcze wcześnie, bo przedpołudniowe godziny w piątek, tutaj wszyscy są w pracy, ale już prawdziwi hodowcy, ci, którzy chcieli zobaczyć, wiedzą o tej imprezie, sobie tutaj chodzą i gołębie wybierają. O, nawet spotkaliśmy tutaj kolegów z Polski, kolegę Czesława Sujkę, z drugim kolegą z oddziału z Duńska Wola. Oni tutaj już nawet teraz mi zniknęli z oczu, ale kupili jakieś gołębie, chyba tu jeszcze będą później. Gdzieś tutaj się chodzą, a nie widzę ich. No niestety ich chwilowo nie ma, ale zobaczmy, tak tutaj wygląda. Przejdziemy sobie zobaczyć po klatkach. Między innymi tutaj sobie popatrzymy, czy te gołębie cieszą się i które zainteresowaniem. Zobaczmy. Jeżeli ktoś sobie te gołębia wybierze, zrywa ten rodowód, idzie i tam sobie wymienia go na oryginalny i zabiera tego gołębia z sobą do domu. Oczywiście po uiszczeniu opłaty. Tutaj parę gołębi, tak jak chodziliśmy, przykuło naszą uwagę. Chcemy pokazać. O, Bogdan jakiegoś ogląda. Bogdan, nowego gołębia jakiegoś tutaj przyniosłeś, tak? Tutaj mamy co? Widzimy z kleine Dirka coś, a teraz tam masz czego? Z Chawika i z Harley'a, tak? Harikana też widzimy, coś jest. No, popatrzmy sobie. Są tutaj gołębie też w różnym wieku. Są takie, które od razu możemy wprowadzić do rozpłodu. Są też takie gołębie, które no, troszeczkę są młodsze. A tutaj mamy dwa nawet w jednej klatce. Nie, to już są sprzedane. Sprzedane już są. Aha, dobrze. Cztery, no właśnie, bo tutaj są te takie pakiety, że czy kupimy dwa, czy trzy, to jest premiowane i w zależności od jaką cenę, premiowane jakimś bonusem. Tutaj na przykład polega na tym, że kupimy trzy gołębie po 125 euro, to zapłacimy za nie dzisiaj tutaj podczas tych dni otwartych 300 tylko. O, tutaj mamy Patryka, zaraz Patryk, poprosimy Cię tutaj na chwilę, bo mamy takiego jednego gołębia, który nam się tutaj podoba. Będziemy go sobie tutaj zaraz prezentować. O, Mori tutaj też komuś akurat gołębia wydaje. O, tu widzimy. Idzie Moritz z tym gołębiem do pana Rainera i tam sobie wezmą tego gołębia. No na szczęście ten, który my jesteśmy zainteresowani, jeszcze został. Zaraz tam Patryk tutaj go zaprezentuje. Tego gołębia, który tutaj Patryk go wypatrzył, przykuł jego uwagę. Jest to gołąb nawet nie aż taki drogi. W cenie tutaj jest 200 euro, a 300 euro będzie, jeżeli kupimy drugiego z tej grupy. A to co to jest? Samiec, samiczka według Ciebie? Pokażmy. To jest na pewno samiczka. Samiczka. Nie podchodź tak blisko. Tutaj mamy tego gołębia wywodzącego rodowód i on się wywodzi, widzimy, z Harley'a, z Harikana. Z czego jeszcze? Z Harley'a znowu i z córki Super Dolmena. To jest gołąb, który taki się już od razu nadaje do rozpłodu, tak? Tak jest, do gołąbek. Możemy, nie musimy czekać za dużo. Samiczka jest całkowicie spieszona. Pokażemy skrzydełko jej. O, może go zakupimy, wtedy u nas na giełdzie się pojawi, jaki on ma numer? 844, tak? Dokładnie, na 844, czyli jeden nawet z niskich numerów, bo tutaj niektóre mają takie 2000 coś, czyli widać, że dość wcześnie był obrączkowany. O tym też można ocenić, nie? Tak, właśnie. Wcześniejsze numery, tym to obrych starszy. Tutaj cały czas na razie widzimy hodowców, cały czas przybywa, popatrzmy, coraz więcej ich się pojawia. No i jutro to będzie, powiedzmy, ten kulminacyjny moment, w tym drugim dniu, sobota, dzień wolny, wiadomo, tych hodowców tutaj przybędzie.
W międzyczasie tutaj jeszcze widzimy, Bogdan niósł takie ulotki, bo tutaj staramy się też zapraszać hodowców na tą imprezę, którą będziemy mieli u nas w Polsce 11 listopada. Będzie ta biesiada hodowców, będzie ten spotkanie hodowców, ta impreza, wielki nasz taki jaka uroczystość, połączona z licytacją gołębi na rzecz podopiecznych Fundacji Ludzki Gest pana Jakuba Błaszczykowskiego. No, gołębie, ponieważ w tych klatkach przebywają długi czas już, to muszą tutaj dostać coś do picia i do jedzenia, dlatego ci tutaj koledzy uzupełniają te klatki w te specjalne pojniczki. Tu Bogdan im wodę nosi, tak? To taka z kranu, czy to jest taka świeżutka? Oryginalna. No to kurde, aż mi się... No wierzyć mi się nie chce. To jest woda? Jaka to jest woda? Nie, no ty żartujesz to teraz. No właśnie tak, aż się kurde zastanowiłem. Mówię, wkręcić biednego Krzysia, to łatwo, nie? No, no nic. Popatrzmy. Teraz akurat będzie sadzanie trwało, wkładanie tych pojniczków do klatek. Sobie tutaj możemy to poglądać. Też widzimy klientów, którzy są. Niedługo po południu, kiedy się skończy praca, tutaj na pewno jeszcze przybędzie wielu, bo tutaj teraz akurat mamy taką przerwę obiadową jakby. Widzimy. Muszę popatrzeć, czy te gołębie, które sobie tutaj oglądałem. Patryk, czy te gołębie, co oglądaliśmy, już tutaj dużo wymienionych zostało, widzę. No już mało co zostało. Z tych, co oglądaliśmy właśnie. No ale wierzymy, że jeszcze te, które dochodzą, to też coś ciekawego w nich będzie, wśród nich będzie można zobaczyć. Teraz tutaj tak, te co wzięliśmy, już dwa odłożyliśmy sobie. Oj, przepraszam, to są już zabrane. Także będziemy mogli później je zobaczyć. No tutaj akurat podążamy za tutaj kolegami, którzy z woliery, gdzie są przeznaczone gołębie na sprzedaż, je wyłapali do takich koszy. I teraz te gołębie będą identyfikowane, wsadzane tutaj, nie wiem, do klatek na chwilę chociaż, i ich rodowody te zastępcze niejako znalezione. I wtedy według tego będą wkładane tutaj, w zależności od tego, jaki rodowód posiadają, z jakiej grupy, czy tej A, B, C, D, czy są z linii Wunder von Brabant, czy tam Harikana, czy coś, te gołębie będą wkładane do klatek. Ciekawostka, bo nie mieliśmy praktycznie żadnego gołębia, tam jeden tylko był czerwony, teraz Patryk tu trzyma też takiego, że czerwony nakrapiany, tak? I co to będzie? Najprawdopodobniej samczyk, bardzo ładny samczyk. Zobaczymy. No, będziemy patrzeć. Bo... Trochę zabawy jest, bo trzeba tutaj odszukać takiego gołębia. Wśród tych rodowodów, to jest naprawdę bardzo dużo. Także dużo pracy tutaj jest przed panami. Pomału będziemy tutaj kończyć dzisiaj, bo już się 17 zbliża prawie, tak? Bogdan, 17 jest? Nie, ale to już niedługo. 16 to jeszcze godzina została. Pada ciągle deszcz niestety, ale to nie przeszkadza, bo tych gołębi poszukuje bardzo dużo. Ci, co przyjeżdżali kupować, tak jak mówiliśmy, to byli hodowcy, którzy byli zdecydowani, przyjeżdżali konkretne gołębie brać. No tutaj też wybraliśmy jeszcze parę innych gołębi, tutaj pokażemy może. Kamil zaraz nam pokaże te gołębie, co te dwa, tego szpaka, i opowiesz coś. To pokaż, Kamil, bo tutaj takie dla nas hodowców tutaj na giełdę przygotowaliśmy takie dwa fajne ptaki. Proszę bardzo, to jest taki gołąb, który ma barwę taką ciekawą, a co przy okazji, to jest po córce Harikana 51. Tak, a od strony matki? A od strony matki to co to jest za gołąb? Od strony matki to jest córka. Od strony ojca, przepraszam. Tego Karla. Nazywają też on 60 gołębi. I ten słynny nasz Loris 520. Tak. A matką jest córka Harikana. I drugi gołąb też taki nietypowej barwy jak na te standardy, bo tutaj bardzo dużo jest niebieskich i nakrapianych. Jest gołąb niebieski pstry taki, i to jest gołąb wywodzący się z, tam bodajże jest po superdomenie, tak? Weźmy, zobaczmy w rodowodzie. Z brata Harikana, to jest Jack, drugi najlepszym lotnikiem w regionie. Brat Harikana, tak? Po bracie Harikana. A matka to jest córka Harley'a Dominiki. O, to jest samiczka, samiec? To jest samiczka. Samiczka tam to było? Samiczka. Też samiczka, dwie samiczki akurat, no. Ale bardzo ładnie go zrobiła. Dobrze, i to sobą takie gołębie będziemy do Polsce mieli, my chcemy je wstawić na giełdę, żeby takie ciekawe perełki koledzy też mogli sobie tutaj zobaczyć.